Szczęść Boże, anioł Stróż Polski do Adama Człowieka. Pisz, człowiecze, dawaj świadectwo wszystkim tym, którzy zatroskani są o losy ojczyzny, i bądź świadomy swojego powołania. Drogie polskie dzieci, ofiarujcie Wasze modlitwy za Waszą ojczyznę i bądźcie prawdziwymi obrońcami wiary, ponieważ Bóg pragnie od Was świadectwa abyście mogli je przekazać innym narodom. Polska stała się teraz polem walki, która toczy się pomiędzy Wschodem a Zachodem. Nie bądźcie naiwni i nie wierzcie w to, co chce wam wmówić propaganda przeciwna waszej suwerenności, a przede wszystkim wierze. Z jednej strony wasz kraj został wciągnięty w liberalny nurt. Walczący z prawdziwą wolnością, i ustanawiający sobie cele w walce przeciw Bożym prawom i przykazaniom, a z drugiej, Wy sami coraz bardziej ulegacie wszystkiemu, co pozbawia Was godności dzieci Bożych. Nie spoglądajcie ani na wschód, ani na zachód. Ameryka chce Was sprzedać i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji, by wprowadzić jeden światowy rząd. Słudzy bestii opracowali plan, który został już ściśle dopracowany i który ma podzielić świat na dwie strony konfliktu. Zadaniem Ameryki jest doprowadzić do kryzysu światowego. By osłabić ekonomicznie państwa Europy i by w ten sposób Rosja mogła dyktować warunki sprzedaży surowców naturalnych. To wszystko zostało zaplanowane, aby powstały tylko dwa obozy wpływów na świecie, ponieważ w ten sposób można łatwiej doprowadzić do jednego światowego rządu i wprowadzić kontrolę nad światem. Ten plan realizuje się właśnie teraz. Jedynym krajem, który stoi jeszcze na przeszkodzie tego zaplanowanego podziału jest wasz kraj. Pomimo, że wasi rządzący okazali się zdrajcami ojczyzny i wkrótce sami uznają się za oszukanych, to potężną bronią, a zarazem tym, co jeszcze powstrzymuje globalne działanie bestii jest wasza wiara. Aktualność intronizacji Chrystusa Króla w waszej ojczyźnie jest bardzo nagląca. Siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do niej, ponieważ skazałoby to ich na klęskę. Niestety wielu hierarchów. Lekceważy tę sprawę, ponieważ są zaślepieni i nie chcą widzieć niebezpieczeństwa w wymiarze nie tylko religijnym, lecz również społecznym. Intronizacja poza aspektem religijnym ma przecież ogromne konsekwencje społeczne. Wielu biskupów zachowuje się właśnie tak, jak życzą sobie tego wrogowie kościoła. Którzy tak wiele mówią o tolerancji i wolności. Pamiętajcie jednak, że to Bóg jest Panem Narodów to On prowadzi Was przez historię i pośród dziejów wszystkich narodów. Dlatego musicie pamiętać o Waszym powołaniu i dać przykład wiary, szczególnie w Europie, która duchowo umiera. Waszą mocą jest krzyż, który zawsze skazywał drogę do zwycięstwa. Dlatego w obecnej chwili dziejowej musicie głosić narodom wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego i triumfującego ponad narodami. Tak umocnicie waszą wiarę. Przecież wy nie musicie nikogo pytać o pozwolenie aby utworzyć zapis o waszej pobożności i odwoływaniu się do wiary katolickiej, to jest pułapka. W takich kryteriach nie można spoglądać w przeszłość, lecz w przyszłość, która ukaże wierność narodów wobec ich dziedzictwa. Rządzący Europą, wykreślając Boga z historii, używają tej samej sztuczki którą stosowali już wielcy przegrani. Pamiętajcie, że to nie oni decydują o Waszej wierze, zaangażowaniu i pobożności, lecz Wy sami, którzy tworzycie naród. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Namaszczony zachęca. Do przyłączenia się do nas, do rozszerzenia naszej wspólnej działalności na rzecz ratowania świata przed złem. Teraz właśnie jest ten czas obudzenia się i podążania za Panem Jezusem w pokonaniu szatana i ludzi, którzy za nim idą. Po ostrzeżeniu, czyli małym sądzie Ducha Świętego, będzie to już oczywiste i łaski będą dużo mniejsze, ponieważ będzie ukazana prawda. Kochany bracie, kochana siostro, właśnie teraz jest ten czas. Opowiedz się za Panem Jezusem, a będzie to najważniejsza i przełomowa chwila Twojego życia. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompojańskiej w intencji o pomoc w trudach i przeciwnościach namaszczonemu bratu Andrzejowi. Powstało 11 grup modlitewnych. Tworzona jest dwunasta grupa. Bóg zapłać wszystkim osobom, które włączyły się do kolejnej nowenny pompejańskiej. W intencji od arkapłana dla wspólnoty krzyża Nowego Jeruzalem. Udało się utworzyć pięć grup modlitewnych. Tworzona jest szósta grupa. Bóg zapłać wszystkim osobom, które przystąpiły do nowenny pompejańskiej. W intencji o potrzebne łaski. Dla przewodniczącego konferencji episkopatu Tadeusza Wojdy udało się utworzyć jedną grupę modlitewną. Prosimy o kolejne osoby do tworzenia nowych grup modlitewnych. Zapraszam chętne osoby, które by chciały dołączyć do modlitwy w tych intencjach. W opisie pod filmem podam mojego maila, na który można się zapisać do modlitwy. Każdej osobie będzie przypisywany dziesiątek różańca. Bóg zapłać za pomoc modlitewną i finansową w dziele Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem. Prosimy o dalsze wspieranie modlitewne i jak to ma możliwość, również finansowe. Informacje o Domu dla Krzyża Nowego Jeruzalem będą też w opisie pod filmem. Pamiętajmy też o modlitwie za proroka Cypriana. Również w opisie podam maila do osoby, która prowadzi Różę Różęcową w jego intencji oraz zapisuje osoby chętne na post w jego intencji. Pozdrawiam z Panem Bogiem i Maryją.